Synka, synek. Jak mój synek. No. Nie ma problemu. I też masz na imię Bartek? Jesteśmy w pięknych polskich górach. Przejdziemy się niedługo do Zakopanego. Tam porozmawiamy z kibicami na temat Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zapraszamy Was na kolejny odcinek Stadionowych Gadek. Ale jakby była możliwość wejść teraz na tę wielką skocznię, wziąć najlepsze sanki, albo takie jabłuszko, zjechałaby Pani? Zjechałabym, jestem bardzo odważna. Kiedyś były czasy, nie? Teraz to nie ma czasów. Nie. Czy skoczkowie japońscy są przystojni? Tam jest taka mocna paka teraz. Poręczni, tacy w dobrych rozmiarach, kieszonkowych. Gdyby większość skoczów narciarskich miało wąsy, jak Adam Małysz, wyglądaliby lepiej czy gorzej? Tylko szczerze. Nie dam to oceniać. To wąski taki... Jednak wąs robi swoje. Pan widzi tutaj, śmieje chyba, czy pan śmieje chyba z nieszczęścia Wisły Kraków. Wisła Kraków da sobie radę. Czy skoki narciarskie powinny być sportem narodowym? Bo to też jest... Pewnie. Do konstytucji nawet należy wpisać. Tak. Ja jestem za tym. Tak, oczywiście. Mamy nadzieję, że Adaś zrobi niespodziankę i skoczy jako przeskoczek. No i tak jakoś mnie namówili. Zawsze troszeczkę na... Vanalito spalił skok w kwalifikacjach. Jak już nas nauczyli, że jednak te zawsze trzecie, czwarte, drugie walczymy, to dzisiaj było tak troszkę ciężej. Cieszymy się z tego, że jest podium, że mamy to trzecie miejsce i no cóż, jutro liczymy na jakiś indywidualny sukces któregoś z naszych Dawida rodaków. Kubackiego. Mamy albo nadzieję, trzy! Że Dawid... Super! Świetnie, Dawid Kubacki, 143,5 metra, rekord skoczni, nie poddał się. Najbardziej się cieszymy z tego, że Dawid Kubacki odzyskał nasz rekord skoczni, więc dalej jest u nas. Rekord skoczni w Zakopanem jednak powinien należeć do Polaka. No, powinien, oczywiście, trzeba bronić swojego. No tak na początku też było kiepsko. Bym powiedział, że no tak ogólnie to stok się spisał, nie? Atmosfera? Atmosfera! Go. Czy to zięć zabrał, czy to... To znaczy... Nie, teściowa zabrała, no co ty, no proszę cię. No, na skoki to teściowa zabiera zawsze, no rozumiem. Albo szwagier. Proszę pani, jak się pani podobały skoki? Kto się pani najbardziej podobał? A może pani ma jakiegoś przystojnego skoczka? Tutaj. A pan... Skacze co wieczór. Panu... Dokładnie, z rozwoju skacze, ja nie mam sił. Tak. Skoczek, którego naprawdę pan lubi, szanuje? No jest, tylko jeden, Polak. Zawsze kibicowałem Polakom. W ubiegłym roku był Stoch, teraz jest Kubacki w najlepszej formie, także jesteśmy z Polakami. Skoki narciarskie czy bardziej rekreacyjnie? Może pan tutaj uzdrowiskowo jest w jakiś w tym sposób? Przyjechaliśmy, dostaliśmy bilety na skoki. Od wnucząt. O, to bardzo ciekawie. Czyli to taki romantyczny wyjazd, można powiedzieć. No, można też tak powiedzieć. Jestem na Gubałówce, spotkałem panie, które mają dla mnie jakiś prezent. Mamy. No proszę tak, mi dać. Jest pani jest dietetykiem, tak? Tak, i mam dla pana zdrową żywność. Proszę. Bezglutenowy jest banan? Bezglutenowy banan. Adama Małysza, to jest ten sam banan. Tak. A pani ma coś Adam Małaś. Glutenowa bułeczka. I glutenowa bułeczka. Jakby było za mało. I mówimy panu, żeby pan to spożywał. Po raz kolejny trafiliśmy na parę polsko-norweską tym razem. Kto dzisiaj wygra? Kto będzie lepszy? Nasi Polacy! Którzy nasi? No nasi Polacy! A pan z Norwegii nie ma żadnych obiekcji co do tego zdania? Nie. On kibicuje wszystkim. Czyli rozumiem, że w domu panuje prawdziwy matriarchat. Tak, tak. Polska atmosfera. Modliłam się za Piotrusia Żyła, bo to jest mój sympatia. Więc w tym roku tak samo przyjechałam dla niego i bym chciała, żeby on wygrał dzisiejszy konkurs. Trzymam za ciebie, Piotrusiu, i modlę się za ciebie. Modliłam się, więc wszystkiego dobrego i jak najwięcej, żebyś miał tych punktów. Deszczą mi se mat, liten weißer Bartyskule, önskewi hadde en weißflug bat. Jesteśmy już po konkursie. Emocji było co niemiarę, niestety musimy wracać do domu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawicie subskrypcję i będziemy się widzieć w przyszłości. Do zobaczenia.